Ja mam na imię Marek. Mam ten przywilej, żeby dzisiaj prowadzić to spotkanie razem z moją żoną Kariną. Mieszkamy w Cieszynie. Jesteśmy członkami tego zboru. Służymy w misji Nowa Nadzieja. I chcę wam też powiedzieć na początku, że wszystko to, co tu usłyszycie, to jest realna prawda tego, co Bóg czyni w życiu człowieka, który podjął tą dobrą drogę, tą Bożą drogę. Moi kochani, był czas, kiedy 13 lat temu nie było tak fajnie i tak kolorowo w moim życiu, bo w wieku 30 lat byłem uzależniony od alkoholu, hazardu, kłamstwa, oszustwa i innych różnych strasznych rzeczy. I powiem wam, że w wieku 30 lat groziły mi sprawy rozwodowa, sprawa z moją żoną, sprawa karna z ramienia prokuratury, gdzieś 9 spraw na kolegium, 9 teczek u komornika i jak Polska szeroka, od północy do południa, od wschodu do zachodu, wszędzie miałem dług. Gdziekolwiek bym się nie pojawił, to no, po prostu musiałem się chować, bo no niestety tak było, że pracowałem w dziale handlowym, jeździłem po całym kraju, gdzie były możliwości pożyczenia czy wyłudzenia, tego dokonywałem. A każdy ten grosz to przepijałem lub zrzucałem w automaty. Stała się z tego ogromna suma i wiecie, też przyszedł czas, kiedy próbowałem targnąć na swoje życie, ale Bóg mnie wtedy uchronił i niesamowite rzeczy się zaczęły dziać, kiedy się nawróciłem. To chciałem przeczytać takie słowo. Rzeczą człowieka są rozważania serca, lecz od Pana pochodzi odpowiedź języka. Wszystkie drogi człowieka wydają się mu czyste, lecz Pan bada duchy. Powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy zniszczą się twoje zamysły. I chwała Panu za to, że w moim życiu to się uczyniło. Chwała Bogu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja, tak jak powiedział Marek, mam na imię Norbert. Tak rodowicie pochodzę z Żor, tam się urodziłem, tam się wychowałem, ale od 2005 roku mieszkam w Cieszynie, a od ponad roku dokładnie w Kaczycach, w okolicach Cieszyna. Chciałem powiedzieć o tym, co Pan Bóg uczynił w moim życiu. Że zacznę od początku. Urodziłem się w domu, w którym był alkohol, w którym była przemoc, w którym może moja mama stawała na głowie, żeby stworzyć nam warunki jak najlepsze nam, mi i siostrze, ale brak taty, jego częste awantury z jego strony i to wszystko, co się działo, no niestety nie wpływało pozytywnie na mnie. Jak w wieku 18 lat znalazłem się na pierwszym swoim odwyku, były to gorzyce, to jak zacząłem coś tam robić, pracować nad swoim życiem i szukać, gdzieś tam grzebać, stwierdziliśmy wspólnie z terapeutą, że pierwszy mój kontakt z alkoholem był w wieku 13 lat, co było dla mnie na wtedy takim dosyć dużym szokiem, bo to dosyć wcześnie. I to się bardzo, bardzo szybko jakoś działo. Życie leciało, ja coraz bardziej brnąłem w nałogi. Tak jak powiedziałem, w wieku 18 lat byłem na pierwszym swoim odwyku. I gdyby, nie biorąc dzisiaj pod uwagę Wieczerzy Pańskiej, którą mamy u nas w kościele, to alkoholu, mogę powiedzieć, nie wziąłem do ust do dnia dzisiejszego. Ale po tym, jak byłem na tej terapii, wyszedłem z
tego ośrodka, skończyłem tą terapię, zrobiłem sobie zamiennik, poszedłem w narkotyki. Poszedłem z jednej skrajności w drugą, można powiedzieć jeszcze gorszą. Nie chcę się nad tym zbyt długo rozwodzić, co było. Konsekwencje brania narkotyków były takie, że straciłem wszystko, straciłem relacje z moją rodziną, straciłem przyjaciół, straciłem, można powiedzieć, dom, straciłem wolność, bo znalazłem się w zakładzie karnym. Straciłem przede wszystkim też zdrowie, kiedy mnie zamknęli do zakładu karnego, po tym jak, ja to mówię, wszystko zaczęło ze mnie schodzić, narkotyki przestały działać, coś zaczęło się dziać z moim kręgosłupem, z moimi nogami. Miałem problem z chodzeniem, gdzieś mi tam coś drętwiały pośladki, raz jedna noga, raz druga, coś było nie tak. Jakieś prześwietlenie, okazało się, że pani doktor stwierdziła, że mam wypadnięty dysk. Ja na wtedy bardzo taki zbuntowany, bardzo taki zepsuty przez grzech, przez bunt, tak naprawdę bardzo wiele buntu było we mnie. Niezgody na to wszystko, co się działo wokół mnie. Uważałem, że jestem niewinny, że wszyscy wokół mnie mają problemy, tylko nie ja. Tak jak mówię, to wszystko, co budowałem, było budowane na buncie. I wtedy też się tak strasznie postawiłem i powiedziałem, nie, ja nie chcę być leczony, chcę dostać przerwę w karze. Oczywiście nie dostałem jej. I działo się tak dalej, że odsiedziałem wyrok i dokładnie 19 marca 2004 roku wyszedłem z więzienia, a 4 kwietnia tego samego roku byłem na stole operacyjnym z diagnozą guz okołokręgosłupowy, który pod wpływem tego, że rósł, na wtedy już złamał mi kręgosłup. To się okazało po pierwszej operacji, że takie były konsekwencje tego wszystkiego. Dwie operacje, chemioterapia w Instytucie Onkologii w Gliwicach, to wszystko przeżyłem i to wszystko mnie spotkało. I tak jak dzisiaj patrzę wstecz na to moje życie, to wiem, że poprzez te wszystkie lata i przez te sytuacje Pan Bóg pukał do mojego życia i pokazywał mi, coś jest nie tak. Raz, drugi, trzeci, mógłbym tutaj wymieniać wiele takich sytuacji. Ta sytuacja z tym moim zdrowiem, to wydawałoby się może taki moment kulminacyjny był, ale tak nie było. Ja po jakiejś tam rehabilitacji, długim leczeniu, stanąłem na nogach. Jak widzicie, dzisiaj chodzę, dzięki Bogu, ale ja poszedłem z powrotem w świat, z powrotem w narkotyki i dopiero moja mama, która jakimś cudem, wierzę, że Bożym cudem, tak, ale miała na tyle siły w sobie, że któregoś dnia zamknęła mi drzwi przed nosem i powiedziała po jakimś tam kolejnym weekendzie niewracaniu do domu, powiedziała mi, wracaj, skąd przyszedłeś, tak? Albo coś robisz ze swoim życiem, albo wracaj sobie do kolegów. I to był taki moment przełomowy w moim życiu. To, ja to dzisiaj nazywam, to było takie moje dno, tak? Ta wizja bezdomności, tego, że nie będę miał gdzie się podziać, to tego się wystraszyłem. I to był moment, w którym złapałem za telefon, zadzwoniłem do ośrodka Teen Challenge i to już się potem potoczyło. Detoks, byłem na detoksie i po detoksie znalazłem się w Cieszynie właśnie w
hostelu dla osób bezdomnych, uzależnionych i opuszczających zakłady karne. I pamiętam taki moment, kiedy byłem na detoksie i tam było wiele, wiele różnych osób, jakichś tam, które już miały więcej doświadczeń z ośrodkami niż ja i gdzieś tam powiedziałem chłopakom, że jadę do Teen Challenge. O chłopie, gdzie ty jedziesz? Tam to się tylko modlą. Tam to tylko o Jezusie gadają. Co ty w ogóle? Gdzie ty jedziesz? Nie? To pewnie się jakaś taka wtedy chora duma odezwała, tak? Bo wychowany byłem w domu katolickim, ale dla mnie tak naprawdę nigdy Bóg do tamtego momentu nie istniał, tak? Żebym go w jakiś sposób, nie wiem, szukał, żebym w jakiś sposób coś robił w tym kierunku, żeby z nim żyć. Nie, to było wszystko, to była tradycja, to była jakaś tam namowa moich bliskich, mojej mamy, mojej rodziny i tyle, tak? To nie było coś ważnego i wtedy się, tak jak mówię, wtedy się odezwała we mnie jakaś taka chora duma, gdzie ja w ogóle katolik, gdzie ja pojadę do takiego ośrodka, nie? Ale jedno, co na wtedy wiedziałem, to uświadomiłem sobie to, że nie poradzę sobie sam i wiedziałem na wtedy, że potrzebuję pomocy i nie poradzę sobie sam, tak? Wiedziałem, że nie mogę wracać do mojego domu, do Żor, bo bym z powrotem wrócił w to samo, tak? Z powrotem bym ćpał i tak dalej. Ułożyłem sobie w głowie plan. Jadę do ośrodka, będę tam, ale jak mi nie będzie pasować, to sobie będę szukał innego ośrodka. Taki był mój plan, ale Pan Bóg miał inny plan. Pan Bóg miał inny plan, bo Pan Bóg przywrócił moje życie do góry nogami. Pan Bóg zapukał do mojego serca kolejny raz i mogłem go poznać takim, jakim jest. Żywym, takim, który mnie uwolnił, tak? Który uwalnia. Ja próbowałem różnych sposobów, próbowałem, tak jak wspomniałem, świeckich terapii, jakichś różnych jakichś tam rozwiązań, ale to wszystko nie działało. To dopiero Pan Bóg zapukał, Pan Bóg cały czas pukał, ale to ja otworzyłem to swoje serce, tak? W ośrodku w Cieszynie, tak jak powiedziałem, otworzyłem swoje serce i to nie było tak od razu już wszystko dobrze. To był proces, który trwa do dziś, tak? Ja zmagam się ze swoją cielesnością, ze swoimi jakimiś tam naleciałościami i problemami, które spotykają każdego, tak? Każdy ma dzisiaj problemy w życiu, każdy ma jakieś sytuacje, w których sobie może nie radzimy, ale gdyby nie Pan Bóg, no to ja nie wiem, czy ja bym tu dzisiaj stał i mógłbym wam o tym powiedzieć. Ja miałem marzenie, żeby mieć kiedyś zdrową rodzinę, tak? Taką, której ja nigdy nie miałem. Ja od półtorej roku mam żonę wspaniałą, od 2 miesięcy mam córkę i to wszystko dzięki Bogu, tak? To wszystko Pan Bóg mi dał. Tak jak Marek wspomniał, ja z tym bagażem, który niosłem ze starego życia, tak samo wniosłem kupę długów, tak? Kupę jakichś tam problemów. Nawet tak na dobrą sprawę nie wiem w jaki sposób. Znaczy się, no wiem w jaki sposób. Pan Bóg zadziałał, tak? Ale Pan Bóg daje rozwiązanie. Jeśli my Mu zaufamy, tak jak ja Mu zaufałem całkowicie, zostawiłem wszystko, tak? Zostawiłem wszystko to, co było za mną i zawierzyłem Jemu. I tak jak powiedziałem, nie jest dzisiaj łatwo. Jest różnie, jest ciężko, ale jest zwycięsko. Z Jezusem jest zwycięsko. I o tym wam chciałem powiedzieć, że Pan Bóg
Pan Bóg przemienia życie od początku do końca, ale są warunki, które my musimy spełnić. My mu musimy zaufać i zostawić wszystko. To tyle. Amen. Moi kochani, ja jak byłem człowiekiem nawróconym, to czyniłem wiele zła. Cała rodzina się ode mnie odwróciła. Ludzie mnie traktowali jak szmatę. Nie miałem żadnego poważania. I wiecie, ze strachu, jako dorosły człowiek, chowałem się pod łóżko, jak zadzwonił dzwonek do domu. Bo myślałem, albo po kasę przyjechała, nie wiadomo, nasłana jakaś mafia, albo policjant z kolejnym pisaniem protokołu, albo jeszcze nie wiadomo kto. Sąsiadom nie potrafiłem się patrzeć w oczy ze wstydu za rzeczy, które wyczyniałem. Ale był czas, kiedy nad moim życiem ulitował się nasz Pan i za to mu chwała. Witam was serdecznie, chwała Bogu. Przede wszystkim na początku, jak wykładowcy mówili, takie słowa mnie dotknęły, bo to, co brat Chydzik powiedział, że drąży w Starym Testamencie jest, tak? Bo tak w moim życiu się stało. I po drodze chrześcijańskiej, że też podjąłem tę decyzję, żeby od dzisiaj też wybaczyć każdemu, wybaczyć sobie i przeprosić Boga za te grzechy, bo gdzieś to, nie wiem, czy coś na mnie ciąży, nie umie to puścić, tylko Bóg może to ze mnie ściągnąć. A tak, pochodzę z normalnej robotniczej rodziny. W wieku 20 lat zaczęła się perspektywa wyjeżdżania do Niemiec, dostałem niemiecki paszport. Mogłem życie również prowadzić, żeby gdzieś na drogę przestępczą wkroczyć, ale wolałem zarabiać rękami, które Bóg mi dał, pieniądze. Tak mnie pociągnęło w hazard. Byłem 12 lat hazardem zniewolony. Z tego miałem potężne jeszcze pornografia wynaturzona, natura seksualna, życie kawalera beztroskie. Gdzieś zawsze w pracy mi szło. Uciekałem do tego, miałem taki zawsze pokój. To też mogę powiedzieć, że to było moim bożkiem, bo teraz Bóg mi dał pracę. Po 8 godzin pracuję, kiedyś po 12 godzin pracowałem. Z tego tak, oddałem życie Jezusowi w 2008 roku, w maju. Bardzo się bałem, żeby gdzieś do sekty nie wdepnąć. Taka moja była droga. Słuchałem, byłem nieufny, ale po 6 miesiącach nie umiałem się bardzo otworzyć. Po 6 miesiącach bratu powiedziałem: Adam, chcę Bogu oddać to wszystko zło, on tego nie chce. Po takich słowach Bóg mnie uwolnił, już jestem 4 lata wolnym człowiekiem od hazardu. Dostałem pracę w Polsce, pracowałem tak. 4 miesiące czytałem też w Biblii: nie chciejcie pieniędzy, nie chciejcie pieniędzy. Brat mi to mówił też. Ja myślę, chłopie, ty się urwałeś choinki jakiejś wielkiej, jakieś niestworzone rzeczy. Ja sobie tu z tym nie radzę, z tym nie radzę, a ty mi mówisz, żeby skończyć, jak chcesz iść za Bogiem, żeby skończyć z Niemcami. Ale z ciężkim sercem, dobra Boże, decyduję. Po 4 miesiącach, czy po 3, dostałem z biura pracy taki kurs na koparki ładowarki. Też się Bóg do tego przyznał, bo powiem, że Bóg takie pragnienia zdrowe, ten, bo napisałem, kiedy zawsze kolega mi powiedział, może coś otworzymy, weźmiemy po maszynie w leasing, coś otworzymy i Bóg się do tego przyznał. Na razie ten papier leży. Pracuję jako pracownik budowlany. Tam nie wiem, coś Bóg ma w tej pracy dla mnie. Nie wiem co. Widzę tam naprawdę potężne zmiany, ludzie się zmieniają. Może nie aż takie kolosalne, ale zachowanie ludzi. I chyba za to wszystko chciałem podziękować Bogu, bo moje serce też różne takie było i niekiedy niewdzięczne, bo przeszedłem naprawdę taki, nie żeby się żaląc, ale bardzo, bardzo ciężki czas. Ale da się to przeżyć z Bogiem. Kiedy tutaj pierwszy raz przyjechałam,
To był do mnie straszny szok. Cała w ogóle społeczność, wszyscy ci ludzie, którzy tutaj usługiwali, którzy dzisiaj są moją rodziną, przerażali mnie kompletnie. Ja nigdy nie byłam taka wylewna, nigdy nie byłam taka serdeczna do ludzi. Tutaj mnie wszyscy tak potraktowali, ja dostałam taką plakietkę. Taka pani incognito, nikt mnie nie zna, przemkłam setu. A cóż przemkłam, przeszłam tylko przez pół stołówki. Nasza kochana Irenka, jak mnie dopadła, to po dzisiaj nas tak trzyma. I wiecie, w ogóle tak bardzo, tak byłam nieszczęśliwo, wiadomo, jak każdy, wiecie, małżeństwo mi się posypało i już straciliśmy wszelkie nadzieje na to, że jeszcze będzie coś, że jeszcze będziemy mogli normalnie żyć, ale wiecie, nawet ludzie niewierzący, kiedy dowiedzieli się, że mój mąż poszedł do Zielonych, to od razu mi mówili tak, ty idź, zobaczysz, a jeszcze nam powiesz, bo my słyszeli, co oni tam z nimi robią, wiesz, nie będzie pił. To mówię ci, bo my takie przypadki słyszeli, że on naprawdę może nie pić. No i przyjechałam na wywiad, przysmykałam ze sobą malutkie dziecko za rączkę, które tak się tu na tych wykładach niecierpliwiło strasznie. Dziecko, kiedy dotknęłam się Pana Jezusa, to już mogłam później złożyć tym wszystkim różnym ciekawym sąsiadkom świadectwo. One w międzyczasie przez jakiś czas, już przez 3 miesiące oglądały, że mąż odwiedza córeczkę u nas, że nie doszło do tego rozwodu, to znaczy no, rozwód był w trakcie, bo mieliśmy tam termin na sprawę rozwodową. Ale wiecie co, w świadomości ludzkiej właśnie jest coś takiego. Ludzie nie wiedzą, ale słyszą. I nawet jeśli nie są zainteresowani, to gdzieś tam dochodzi zawsze coś takiego, że takie wielkie rzeczy się dzieją. Nie umiem tego nazwać, bo nie mają Pana Jezusa. Ale jak na przykład my mieszkamy bliżej Cieszyna, ludzie bardzo interesują się takimi sprawami i słyszą o takich sprawach, o poratowanych rodzinach, o tym, że dzieci zostają oddane z powrotem rodzinom, które tam były gdzieś pozabierane do domów dziecka czy do rodziny zastępczej. Ja znam takie świadectwa jeszcze zanim w ogóle mój mąż się nawrócił. Widziałam to z taką ciekawością przyjechałam, ale jakoś tak nie spodziewałam się czegoś jakiegoś wielkiego, bo jeśli człowiek tego sam nie przeżyje, to wiecie co, to próżno jest opowiadać. I kiedy tutaj przyjechałam, odnalazłam Pana Jezusa, Pan uzdrowił nasze relacje i dzisiaj już słyszałam wiele świadectw takiego Bożego ratunku, a słyszałam też, jak serca płaczą i chciałam wam powiedzieć, że przypuszczam, że każdy z was ma kogoś, kto czeka na was, kogo boli serce. Jak nie matka, to ojciec, jak nie ojciec, dzieci, rodzeństwo, przyjaciele. I powiem wam, że to wcale nie jest tak prosto. Moja teściowa siedziała całymi nocami w oknie, patrzyła się gdzieś tam w pola i czekała, aż zadzwoni dzwonek, albo mąż przeważnie chyba jak tak miał wypite, bo zawsze miał wypite, to pukał na okno na nią po tym, żeby go puściła. No najpierw robiła kółko, wylewała mu zapas, który se przyniósł, potem urobiła burę, potem Bogu dziękowała, że przyszedł żywy i tak się to wszystko kręciło. I wiecie co? Jako praktykująca katoliczka modliła się o mojego męża i ja dzisiaj Bogu dziękuję, że go też wymodliła, że przyczyniła się do tego, że jest dzisiaj trzeźwym człowiekiem, że możemy być razem, że Bóg mi go zwrócił. I powiem wam, że modlitwa ma moc. I ja wierzę w to, że są ludzie, którzy się o was modlą. I jeśli ktoś jest tutaj pierwszy raz, może i któryś kolejny raz i nie ma do powiedzenia żadnego świadectwa, nie ma do powiedzenia świadectwa o Bożych cudach, to pamiętajcie, że nie niszczycie tylko siebie, ale niszczycie również wszystkich wokół was, bliskich. Bo wiecie, takie zawiedzione nadzieje, taki zrazu na następny raz, że coś się zmieni, że w końcu coś będzie, że odzysko się dziecko, że odzysko się męża, że odzysko się matkę, to jest naprawdę straszne. Mi to, wiecie, tak przeszło jakoś wszystko ekspresowo, łagodnie i wiecie, taki, jo, byłam zawsze takim dzieckiem, które się miało dobrze, pogorszyłam sobie po ślubie, bardzo sobie pogorszyłam, ale miałam dach nad głową i miałam się dużo lepiej niż część z was. Ja nie znam bezdomności, nie znam głodu, chociaż nie przelewało się nam, żyliśmy bardzo skromnie.
I powiem wam, że po nawróceniu żyliśmy jeszcze bardziej skromnie i było nam jeszcze trudniej. Przez 10 lat spłacaliśmy długi. Nie zostawiliśmy starego życia niezamkniętego. Zamykaliśmy to stare życie przez 10 lat. Ale z Bożym błogosławieństwem i z Bożym pomazaniem i Pan podnosił nas w tak różnych sytuacjach i naprawdę dzisiaj mamy wspaniałą Bożą rodzinę. To jest rodzina wielodzietna. Jak się człowiek raz wkupi, to już rodzina jest wszędzie, wiecie? I jak na przykład mój tato pochodzi z rodziny tak faktycznie już takiej wielodzietnej, to teraz to już naprawdę mamy tak wspaniałą rodzinę, że jak tego się nie da opisać. Także naprawdę polecam wam tą rodzinę. Szczególnie tym, którzy są pierwszy raz. Żebyście nie zostawiali tego wszystkiego na swoich plecach i przyszli do Pana Jezusa z tym wszystkim, co was obciążyło. I pamiętajcie, że nie niszczycie tylko swojego życia, ale życie wszystkich wokół. I te relacje, które zniszczyliście, które również ja niszczyłam, mój mąż niszczył, może uzdrowić tylko Pan Jezus. Ja znam wiele przypadków ludzi, którzy przestali pić. I dzisiaj są po rozwodach. Mój wujek przestał pić i 2 lata po tym żona wzięła z nim rozwód. Bo nie było miejsca dla niego. Nie było relacji. Całe życie pił, a jak przestał pić, to chciał zacząć uczestniczyć w rodzinnym życiu. I co mu to dało? Nic. I stracił rodzinę. I takie relacje może uzdrowić tylko Pan Jezus. I wyrwać może tylko Pan Jezus. Rodzinę, którą daje nam Pan Bóg, jest cudowną rodziną. I teraz, jak Karinka mówiła, że może są tutaj ludzie, którzy mają gdzieś osoby, które czują się zranione i czekają na was, a ja chcę zapytać, bo może są też tu ludzie, którzy sami czują się zranieni. Bo myślę, że gdzieś tam głównie myślę o młodych. Gdzieś ponosicie konsekwencje wyborów waszych rodziców i może gdzieś tam się borykacie z nieprzebaczeniem i gdzieś to w poszukiwaniu właśnie tej rodziny, tej miłości wpadliście w pewne tarapaty. To chcę wam powiedzieć, że jestem przykładem takiego porzuconego dziecka przez ojca. Ale Bóg mnie znalazł i wiecie, i to jest właśnie największy cud. Największy cud w życiu, kiedy Bóg otwiera się na nas i Jego łaska jest tak niesamowita, że możemy stać się Jego dziećmi tylko przez Jezusa Chrystusa. I wiecie, i myślę, że to jest najważniejsza decyzja w naszym życiu, kiedy decydujemy się i za Jezusem całym sercem, na całego. I wtedy z tą decyzją tak naprawdę przynajmniej otwierają się cuda. Wtedy zaczynają się naprawdę dziać cuda w naszym życiu. Mimo iż czasem wcale to nie znaczy, że Pan Bóg działa jak Święty Mikołaj. Pstryknę, pomodlę się i mam. A często jest znacznie trudniej. Ale ja dziś sobie nie wyobrażam życia bez Jezusa, bez Boga. I czasami tak obserwuję gdzieś moich rówieśników, którzy sami się borykają z problemami i się zastanawiam, jak oni dają radę. I tutaj w czasie tych 2 dni, które jeszcze będę mogła być razem z wami, chciałabym wam właśnie opowiedzieć poprzez pieśni, krótkie słowa o tym, jak wygląda życie z Bogiem. O tym, jakie to jest wielkie błogosławieństwo i jak tam jest bezpiecznie i jak możemy składać właśnie nasze marzenia i całą ufność właśnie w Bogu. I teraz chciałabym zaśpiewać taką jedną pieśń, którą napisała moja mama Matula. Mam zdolną mamę, wiecie. Jest to pieśń, którą bardzo lubię, bo to jest tak naprawdę pieśń, świadectwo o tym, że szukamy w naszym życiu, że może gdzieś tam zostaliśmy okłamani, że Bóg to w ogóle daje sobie spokój. A właśnie tylko On jest w stanie wlać pokój, jest w stanie wlać radość i podnieść nas z największego dna, bagna. I właśnie to jest pieśń o tym. Chociaż był
byłam tak długo samotna. Nastał dzień, gdy ktoś zapukał do drzwi i wybiegłam, by gościa mego spotkać. A w drzwiach wtedy stanąłeś, panie, ty. O mój panie, jak byłam oszukana, gdy mówili, że zmarł Zbawiciel mój. Lecz tęskniłam i zaczęłam szukać sama. Wtedy dałeś mi, Jezu, uśmiech swój. Przystanęłam na chwilę i zadrżałam. O mój Panie, jak cudowny jesteś Ty. Otulona Twym ciepłem zrozumiałam, że przyszedłeś, by dać zbawienie mi. Chroń mnie, Panie, od wszelkich niepowodzeń i bądź przy mnie, by walkę toczyć złym. Tylko Ty mi w zwycięstwie pomóc możesz. W każdym boju zwyciężyć możesz Ty. Jezu drogi, pozostań tu na stałe i na zawsze zamieszkaj w sercu mym. Wprawdzie serce moje takie małe, lecz Ty, Panie, je zwiększysz duchem swym. Jezu drogi, pozostań tu na stałe i na zawsze zamieszkaj w sercu mym. Wprawdzie serce moje takie małe, lecz Ty, Panie, je zwiększysz duchem swym. Wiecie, w psalmie 72, 18 wersecie są zapisane takie słowa. Błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraela, który sam jedyny czyni cuda. Czy nie wspaniałe słowa? Moi kochani, to Bóg uczynił niesamowity cud w życiu Kasi. Niesamowity cud uczynił w życiu wielu ludzi, w życiu moim, mojej rodziny, w cudowny sposób przeprowadził nas przez wszystkie problemy, które nastąpiły w życiu moim pijackim, w życiu hazardu, w życiu alkoholika. Ja, jak się nawróciłem, to mój teść popatrzył na mnie, jak mu powiedziałem, że idzie na zatracenie, to popatrzył na mnie i normalnie o mało go nie roztargało ze złości. Wiecie, to był człowiek, który przez 20 lat studiował Biblię i myślał, że wszystko wie. A było całkiem inaczej. Było trzeba 9 lat na to, by się nawrócił, znając Słowo Boże.
ale Bóg miał do niego niesamowity plan, moi kochani. I to jest cudowne. Chwała Panu. Moi drodzy, jak słyszy się te słowa, te świadectwa, wierzcie mi, ale moje serce się tak raduje, jestem taki szczęśliwy, a te z kolei następne dni skupienia, które teraz już są moje, są czymś wspaniałym. Ja powiem Wam króciutko o moim starym życiu i jak się teraz mam w nowym życiu. Moje stare życie było zniewolone przez alkohol. Moi rodzice pili, ja zrobiłem to samo, też piłem. Ożeniłem się, mam dzieci i zrobiłem im piekło przez alkohol. Przez to wszystko straciłem rodzinę, żonę, zostałem wyrzucony z domu. Błąkałem się, 2 dni spałem na ławce. Jeszcze więcej piłem. W tej rozpaczy, w tym piciu, bo już nie mogłem, już nie miałem siły. Błąkałem się, chodziłem po mieście, po rynku. I któregoś dnia zawołałem, ale tak naprawdę, tak szczerze, z głębi serca, tu ze środka, zawołałem: Panie Jezu, pomóż mi, ratuj mnie, bo ja już nie mam siły, weź to ode mnie, weź to wszystko, ja mam długi, ja już pić nie mogę, rodziny nie mam, żona mnie wyrzuciła, już mnie nikt nie chce. I wiecie co, teraz wiem, że Pan mnie szukał. Pan mnie szukał i Pan pokazał mi drogę pierwszą w Skoczowie na Schodową. I tam poszedłem, tam usłyszałem słowo. Nie miałem gdzie mieszkać. Po tym zawołaniu szczerym, ale szczerym, bo tylko szczere zawołanie i prośba jest wybawieniem. Ja to teraz wiem. Pan dał mi mieszkanie. Małe, zimne, ale dach nad głową i kromkę chleba. I co jeszcze? Postawił na mojej drodze ludzi, bo Pan tak działa. I teraz o tym wiem, jestem przekonany. Co jeszcze? Tutaj w środku wszystko się we mnie trzęsło. Ja się bałem komorników, bo mnie zamkną, bo nie wiem, co mi zrobią. Jakiś telefon, to był taki krzyk z tamtej strony. Ja nie wiedziałem, jak się tłumaczyć, co powiedzieć. Wcześniej. A jak zawołałem do Pana, to się skończyło. Bo jak taki telefon zadzwonił, to z tamtej strony było pytanie, kiedy Pan zapłaci? Ja już czułem, że usłyszę wrzask. Naraz cisza, ja mówię, jak tylko coś uzbieram i będę miał pracę, to zapłacę. 10 zł, 20, ile będę miał? No to dobrze, to jak Pan będzie miał, niech Pan da znać i wtedy się ugadamy. Jeden telefon taki, drugi telefon taki, spokojny, trzeci. Zdziwienie moje, bo zawsze był wrzask i pretensje. Następną sprawą dostałem pracę. Ale to wszystko, jak zawołałem do Pana ze szczerego serca i prosiłem Go o wszystko, idąc z Panem. Dostałem pracę. Po tych telefonach już był spokój. Już się nie bałem, bo Pan poprosiłem i wyzwolił mnie ze strachu. Zabrał ode mnie, po prostu odsunął strach.
Najważniejszą rzecz, którą mi zabrał, o co bardzo prosiłem, zabrał mi alkohol. Ja przy alkoholu, jak piłem, to sobie lubiłem zapalić. Ale paliłem tylko wtedy, jak piłem. Co też było dobre, ale oczywiście wszystko było złe. Ale zabrał mi alkohol, zabrał mi papierosy. Ten najgorszy nauk, który zabrał mi rodzinę. Tak jak mówiłem, dach nad głową otrzymałem, pracę otrzymałem. Spokój we wnętrzu, uspokoiłem się, przestałem się bać. Później bardzo prosiłem, Panie, chciałbym tak z córką mieć takie lepsze relacje. Bo ona tylko wiedziała to, co żona jej powiedziała i bracia, i jaki to ja nie jestem. I żeby tak mieć te relacje bliższe, nie mieszkając z nią oczywiście, ale żeby się przybliżyć do niej. I wiecie co? W tak gorących prośbach, szczerych oczywiście, ja nie dość, że mam relacje, ale jeszcze z nią mieszkam. W tym mieszkaniu, gdzie kiedyś mieszkałem. Wróciłem z powrotem. Po rozmowie z małżonką zrozumiała. Też prosiłem, Panie, przemów do niej, bo szkoda, żeby rozstawać się, czy po prostu odejść tak ze złościami. I któregoś dnia dzwonię, dobrze, po prostu stwierdziła, że dobrze, nawet chciałabym, żebyś był, żeby Ania miała tatę przy sobie. Ale wcześniej to córka zażyczyła sobie od mamy, że ona chce być z tatą. I chwała Panu i córce za to. Jeszcze co? Poprosiłem, zawsze proszę o trochę, a dostaję więcej. I cały czas dostaję więcej. Ale wołam szczerze, skończyła mi się kara z prawojazdami. Pojechałem na badania do Sosnowca, jedne zrobiłem. Czekają mnie jeszcze drugie, ale wiem, że będą dobre. I co jeszcze? Nie wiem, jak to będzie, ale ufam Panu, że znam te prawo jazdy, a do końca czerwca je mam zdać. Ale wiem, że tak będzie. Wiem, że mam siłę w Nim. Wiem, że mam siłę w Panu Jezusie. Zaufałem Mu szczerze, wychodząc tutaj na środek, zawołałem szczerze, Panie, pozwól mi żyć. Wiedziałem tylko jedno, co wiedziałem, że są tylko dwie drogi. Z Nim albo tam z powrotem, gdzie byłem. Wybrałem tą drogę z Nim. I wygrałem. I wiem, że będę miał coraz lepiej. Powierzyłem Mu swoje życie i do końca życia. Wiem, że odzyskam córkę, synów, nie wiem, czy żonę, ale może i tak być. A jeżeli nie, to ja już żonie wybaczyłem. Wiem tylko, że liczy się szczęście, żeby była szczęśliwa. Bo ze mną tego nie miała. Chcę wam, moi drodzy, przeczytać wiersz. Mojego brata Czesława, który Czesław Staszek, który już nie żyje, ale jest z nami. Zawsze będzie z nami. Pisał wspaniałe wiersze z głębi serca, z natchnieniem przez Pana Boga.
Jak długo? Jak długo zamierzasz pozostać w nałogu? Jak długo chcesz jeszcze sprzeciwiać się Bogu? Czy twoja rodzina wciąż żyć ma w koszmarze? Czy długo chcesz jeszcze z szatanem iść w parze? Odpowiedz dziś sobie na takie pytania. Czy Bóg ci nie daje innego zadania? Jesteś Jego dziełem, podobnym do Niego. Więc się upamiętaj i nie czyń już złego. Przestań już rodzinę swoją maltretować, boś stworzony po to, aby ją miłować. Przemyśl dziś swe życie, porozmawiaj z Bogiem. On ci dopomoże zakończyć z nałogiem. Chyba masz już dosyć pijackiego życia, więc się opamiętaj i wyjdź już z ukrycia. Czas uciec z niewoli, z podziemi szatana i przyjść w uniżeniu do Stwórcy i Pana. Więc zwróć się do Ojca, który mieszka w niebie, by strumienie łaski wylał dziś na ciebie. Byś został wyrwany z sideł tego świata, a ja bym dziś w tobie miał nowego brata. Proś, by Bóg otworzył twe oczy duchowe, byś zobaczył odtąd rzeczy całkiem nowe. Żeby uszy twoje słyszały głos Boga, by z życia zniknęła smutek oraz trwoga. Te wspaniałe rzeczy będą twą własnością, kiedy do Jezusa zapałasz miłością, kiedy swoje życie oddasz Jezusowi, On wszystko, mój bracie, w twym sercu odnowi. A tak na koniec co jest moim przewodnikiem? Przeczytam wam psalm 23 Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, łaska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Amen. Panie, tylko Ty jesteś skarbem mym. Jezu, ja ufam Ci. Nie ma nic droższego w życiu mym. Nad Ciebie, Boże mój. Chcę powiedzieć Ci, że kocham Cię całym sercem, ze wszystkich sił. Nie ma nic droższego w życiu mym nad Ciebie, Boże mój. Panie, tylko Ty jesteś szczęściem mym, drogowskazem na drodze mej. Nie ma nic
lepszego, kiedy Ty jesteś obok, obok mnie. Chcę powiedzieć Ci, że kocham Cię całym sercem, ze wszystkich sił. Nie ma nic lepszego, kiedy Ty jesteś obok, obok mnie. Panie, trzymaj mnie mocno w ręku swym, daj oparcie nogom mym. Nie ma nic, co zastąpiłoby Ciebie mi, tylko z Tobą warto żyć. Chcę powiedzieć Ci, że kocham Cię całym sercem, ze wszystkich sił. Nie ma nic, co zastąpiłoby Ciebie mi, tylko z Tobą warto żyć. Powiedzieć Ci, że kocham Cię całym sercem, ze wszystkich sił. Nie ma nic droższego w życiu mym nad Ciebie, Boże mój. Panie, tylko Ty jesteś chlubą mą, mym schronieniem i światłem mym. Nie ma nic milszego ponad to, co Ty dajesz mi. Chcę powiedzieć Ci, że kocham Cię całym sercem, ze wszystkich sił. Nie ma nic milszego ponad to, co Ty dajesz.